Dziś w tym opuszczonym magazynie nasz magik ujawni tajemnicę swego fachu. Sprawi, że zniknie 30-tonowa ciężarówka. Przetnie swą asystentkę na pół. Każe innej rozpłynąć się w powietrzu. Jeszcze inną uniesie w powietrze na miotłę. I po raz pierwszy dowiecie się, że człowiek jest zdolny wytrzymać cały tydzień w lodowym bloku. Magia bez tajemnic. Zaczyna od uruchomienia przemysłowej piły tarczowej. Jak zwykle, najpierw pokażemy wam samą sztuczkę, a potem zdradzimy jej tajemnicę. Dla zachowania anonimowości magik nie korzysta z pomocy swych stałych asystentek, więc ich twarze możemy oglądać. Oto jedna z nich, pięknie ubrana. Do tego, żeby dała się przeciąć na pół, trzeba ją przekonać. Wystarczy małe zaklęcie. Dla pewności zabezpieczymy ją solidnymi kłódkami. To niezwykle niebezpieczna sztuczka. Nie próbujcie jej w domu. Po unieruchomieniu nóg, kolej na ręce. Te dziewczyny wiedzą, co to dobra zabawa. Ale mokrą robotę pozostawiają magikowi. Zazwyczaj przecinana kobieta jest ukryta pod pudłem. Tym razem ujrzycie, jak stalowe ostrze pogrąża się w jej ciele. Śpiąca królewna obudziła się. Jeszcze odrobina magii. Chyba trochę boli. Za późno. Magik już czyni swą powinność. Przecina ją. Przez sam środek. Ale ją musi boleć. Asystentki pomagają jej uwolnić się z łańcuchów. Jakby to miało znaczenie? I jak wam się to podoba? Nic jej się nie stało, chociaż suknia już do niczego. Tak przecina się dziewczynę na pół. A oto tajemnica tej sztuczki. Na początku magik pokazuje nam, że tarcza piły jest prawdziwa. Bo jest. Pojawia się asystentka. Piękna jak nigdy. Magik wprowadza ją w trans i umieszcza na stole. Zaczyna się magia. Pod blatem znajduje się schowek. Dziewczyna ukrywa w nim środkową część ciała. Ale dlaczego nam się wydaje, że leży płasko na blacie? Pod suknią ma wykonany z włókna szklanego odlew własnego ciała. Co za odlew? Co za ciało? Odlew został nacięty, by ostrze piły gładko przezeń przeszło. Kiedy dziewczyna leży już na stole, wygina ciało tak, by jego środkowa część wydostała się z sukni i formy i znalazła się w kryjówce. Kształt ciała udaje teraz odlew, przez który przejdzie ostrze piły.
Asystentki, zakładając okowy, odwracają naszą uwagę. Ale jedna z nich zajęta jest czymś innym. Nie widzimy, jak wsuwa na miejsce stalową płytę, mającą chronić ofiarę przed kontaktem z piłą. Wszystko gotowe. Magik uruchamia piłę i przecina nią piękną ofiarę. Tak naprawdę tnie się dziewczęta na pół. Za chwilę nasz magik sprawi, że jedna z jego asystentek odejdzie. Nie wiem dlaczego. To ona? Nie, to będzie ta. Wygląda nawet na chętną. Taneczne ruchy mają mu pokazać, za czym przyjdzie mu jeszcze zatęsknić. Może to jednak nie najlepszy pomysł. Któż inny tak pięknie zatańczy mu na stole? Pojawiają się pozostałe asystentki. Magia wisi w powietrzu. Zniknęła. Szkoda. Jak to zrobiła? Na początku magik zaprasza dziewczynę do zmysłowego tańca. Nie ma to nic wspólnego ze sztuczką, ale miło się patrzy. W numerze uczestniczą dwie asystentki. Jedna tańczy na stole, druga za ścianą czeka na znak. Choć tego nie widzicie, rozwiązanie zagadki znajduje się przed waszymi oczami. Teraz widzimy, że stół opiera się na trójkątnej skrzyni pokrytej lustrami. Odbijają one obraz pasiastych ścian, dzięki czemu skrzynia jest niewidoczna. W jej górnej ściance znajdują się przesuwane drzwi, również pokryte lustrem. Pamiętacie asystentkę ukrytą za ścianą? To ona je odsunie, kiedy przyjdzie czas. Na arenie pojawiają się seksowne tancerki, unoszą jedwabną zasłonę. Lustrzane drzwiczki odsuwają się. Kiedy zasłona unosi się po raz drugi, dziewczyna zeskakuje ze stołu. Spójrzcie jeszcze raz. Drzwiczki otwierają się, dziewczyna wskakuje, jej koleżanka zamyka drzwiczki. No i nie ma jej. To sztuczka stara jak świat. A po przerwie dowiemy się, jak ta dziewczyna uniosła się na miotle. W jaki sposób zniknęła 30-tonowa ciężarówka. Jak można wytrzymać tydzień w lodowym bloku? Teraz zobaczymy jedną z klasycznych sztuczek. Dziewczynę lewitującą na zwykłej miotle. Nie są to zwykłe sprzątaczki. Okien też nie potrafią umyć. Nie, żebym narzekał. Dobra robota. Ciekawe, jak sobie radzą z odkurzaczem. Asystentki mocują miotły w podłożu. A oto magik i jego ofiara. Ładna ta róża. Mówią, że dziewczyny lubią kwiaty. Tylko żeby nie spadła. Nieźle jak na razie. Widocznie stosuje dobrze zrównoważoną dietę. O jedną miotłę mniej. I drugą. Nic pod nią, nic nad nią. Tak oto dziewczyna znalazła się w powietrzu. Na miotle. W
Ale skoro magia nie istnieje, musi być jakieś inne wyjaśnienie. Asystentki umieszczają miotły w przygotowanych otworach. Też mi magia. Przekonują nas, że to zwyczajne miotły. Ale wzrok może mylić. Przyjrzyjcie się dobrze. Widać wystającą z miotły stalową rurkę. Ach, ten show biznes. Ale w jaki sposób asystentka unosi się równolegle do podłoża? Powłóczysta suknia poza powabnymi kształtami ukrywa tajemnicę. Znajduje się pod nią specjalna konstrukcja, która utrzyma ją w żądanej pozycji. Zaczynacie rozumieć? Pod pachą dziewczyny jest pasujący do przekroju rurki bolec. Kiedy podchodzi do miotły, ukryta za nią asystentka wprowadza bolec na swe miejsce. Wtedy magik unosi dziewczynę, a uprząż robi swoje. Kiedy dziewczyna nie ma na sobie sukni, pryska cały czar. Dziecin niełatwe. Podobno Arthur Conan Doyle, ten od Sherlocka Holmesa, wierzył, że Houdini potrafił się dematerializować i przenikać przez różne przedmioty. Sprawdźmy to. Nasz magik dokona tej drugiej sztuczki. Ostatnie spojrzenie w lustro? To właśnie przez nie będzie przechodził. Jak zwykle nie obejdzie się bez dziewcząt. Sprawdza magiczny portal. Jest rozcięty w środku, tak by dało się wsunąć rękę. Widzicie? Oczywiście działa to w obie strony. Dobra robota. Panel zostaje umocowany do lustra. Lustro ma dwie strony, więc będzie potrzebny drugi panel. Ten też jest rozcięty. Zgadnijcie, co się teraz stanie. Właśnie, asystentki mocują drugi panel. Jeszcze jedno spojrzenie w lustro. Kilka magicznych gestów. To chyba już. Jest. Ale tam było twarde szkło. Ręka przeszła bez problemu. Rzeczywiście efektowne wejście. Uderzenie w lustro, by dowieść, że tam jest. I koniec sztuczki. Jak on to zrobił? Na samym początku magik dowodzi, że dzięki portalowi przejdzie przez lustro. Asystentki pokazują go nam z obu stron, po czym mocują. Lustro zostaje obrócone. Do jego drugiej strony też mocowany jest panel. Tym razem magik pokazuje nam tylko jego przód. Dlaczego? Widzimy, że w tym portalu są ukryte dwa panele. Przestrzeń między nimi pozwala na wsunięcie ręki, dzięki czemu portal wygląda zupełnie niewinnie. Ale kiedy panele wysuwają się, widzimy, że to dwie lustrzane płyty. To na nich opiera się cała sztuczka. Drugi portal, podobnie jak pierwszy, wędruje na swe miejsce. Magik obchodzi lustro dookoła i rzuca na nie czar. Daje to asystentkom czas na rozsunięcie paneli.
Przyjrzyjcie się uważnie. W ramie lustra ukryta jest szyna, umożliwiająca ich przemieszczanie. Zupełnie jak w rozsuwanych drzwiach. Plus dziewczyny. Kamera pokazuje teraz przód lustra. Wydaje się nam, że widzimy jego powierzchnię. Tymczasem są to wysunięte z portalu lustrzane panele. A ukryty za lustrem magik otwiera je, niczym zwykłe drzwi. Ma teraz do pokonania jedynie zrobiony z materiału portal. Kiedy przez niego przechodzi, asystentka zamyka za nim drzwi. Po czym obchodzi je i staje z przodu. Przenikanie przez lustro. Nic prostszego, kiedy już wiemy, jak to się robi. A za chwilę pokażemy wam, jak sprawić, by zniknęła wielka ciężarówka i przetrwać tydzień w lodowym bloku. Nasz magik pokaże nam teraz coś, co oglądaliście już w telewizji. Sprawi, że zniknie nam z oczu 30-tonowa śmieciarka. Może to być jakikolwiek duży obiekt w rodzaju samolotu czy czołgu. Ciężarówka też się nadaje. Dziewczęta zjawiają się w samą porę. Ma facet szczęście. Pod spodem beton. Nie ma w nim żadnych kryjówek. Wyjaśniam, że to prawdziwy pojazd. Ma 10 metrów długości i 3,5 wysokości. Magik chce się dobrze przyjrzeć ciężarówce. To ostatnia okazja, jeżeli sztuczka się uda. I jeszcze coś dla pewności, że nie zniknie zbyt szybko. Śmieciarka zostaje zamknięta w wielkiej, stalowej, ważącej 2 tony klatce. Klatka zostaje zamknięta na solidną kłódkę. Nikt jej nie otworzy. Magik sprawdza, czy nie ma tu żadnych ukrytych paneli. Wszystko w porządku. Klatka otacza ciężarówkę ze wszystkich stron. Nie ma mowy o wymknięciu się z niej. Chyba, że spróbuje prawdziwych czarów. Niech próbuje. Czas na magię. Na arenę wchodzą zaproszeni widzowie. Otaczają klatkę dla pewności, że nie mamy do czynienia z jakimś żartem. Magikowi jednak nie jest do śmiechu. To przypadkowi widzowie. Na pewno nic im nie umknie. Będą osobiście uczestniczyć w tej sztuczce. Proszę na miejsca. Kurtyna. Widzowie rzucają ostatnie spojrzenie na potężną maszynę. Magiczny gest, zasłona opada. Do zobaczenia. Biorą się za ręce, tworząc dookoła klatki ludzki łańcuch. Ich obecność nie ułatwi magikowi pracy. Teraz już naprawdę nie ma jak uciec. A może jednak? Odrobina czarów i całość zaczyna się unosić. Jest tylko jedna droga ucieczki. Górą. Nie wiem jak wy, ale ja jestem pod wrażeniem. Co się dzieje za zasłoną? Chcecie wiedzieć?
Postawcie się na ich miejscu. Tak blisko, a jakże daleko. Jeszcze trochę czarów i klatka odrywa się od ziemi. Przypominam, że ciężarówka waży 30 ton. Nie ma mowy, żeby ją podnieść, nawet za pomocą dźwigu. Poza tym nie było mowy o lataniu. Patrzcie, co się dzieje. Widać już, że jej tam nie ma. Gdzie się podziała? To beton, nie szukajcie kryjówek. Naprawdę zniknęła? Nie wytrzymam tego napięcia. Magiczny gest. Ciężarówka zniknęła. Magik wraz z asystentkami wchodzi na puste miejsce. Miły widok. Ale pojazdu nie ma. Dobra sztuczka. A teraz pokażemy wam, na czym polega. W jaki sposób magik sprawił, że zniknęła 30-tonowa ciężarówka? Nie sprawił tego. A oto jak to było. Na początku pokazał nam maszynę. Jest prawdziwa i bardzo ciężka. Dwie urocze asystentki są nie tylko ukrytymi w cieniu pomocnicami. Nie będą tu odpoczywać. Czeka je ważne zadanie. Magik wspina się do szoferki. Macha ręką. Pokazuje nam w ten sposób, że nie dzieje się tam nic niezwykłego. Nieprawda. Dzieje się. Widzimy ukrytego w środku kierowcę. Chce uniknąć zapłacenia mandatu? Magik opuszcza klatkę, która zostaje zamknięta na kłódkę. Te drzwi już się nie otworzą, chyba że któremuś z pomocników zachce się do domu. Teraz magik oprowadza nas dookoła klatki, pokazując, że ciężarówka jest dobrze przez nią strzeżona. Dodatkowo pilnują jej trzymający się za ręce świadkowie. Za sprawą magicznego gestu na klatkę opada jedwabna zasłona. W tej samej chwili do akcji wkraczają asystentki i kierowca, którzy zajmują pozycję pod kratami klatki. To ciekawe. Kiedy ich obserwujemy, nie działają tak szybko. Świadkowie biorą się za ręce tak, żeby nic nie opuściło klatki. A jednak wyglądają na nieco znudzonych, a to dlatego, że robili to już wiele razy. Przedstawiono ich wam jako przypadkowych widzów, ale to czynni uczestnicy iluzji. Na stałej liście płac magika. Kiedy magik daje znak, by zasłona się uniosła, pomocnicy wewnątrz klatki nie próżnują. Teraz widzimy, że klatka jest zaopatrzona w kółka i została przymocowana do tylnej części ciężarówki. Ruchy zasłony i wirujące światła maskują cofanie się pojazdu. Ale w jaki sposób przemieściła się klatka, nie ciągnąc za sobą zasłony? Bliższe badanie ujawnia, że nie są one do siebie przymocowane. Materiał zwisa ze stalowej ramy, umocowanej na belkach i linach. Pomalowano je na czarno i umocowano wysoko pod stropem. Kiedy zasłona się unosi, ciężarówka wyjeżdża spod niej razem z klatką. Przed ciężarówką rozsuwa się czarny ekran. Fałszywi świadkowie robią miejsce dla pojazdu. Wszystko to skrywa biały jedwab. Ciężarówka musi się przemieszczać bardzo ostrożnie, żeby nie było to widoczne z zewnątrz. A co z hałasem, jaki przy tym robi? Świadkowie udają, że panuje cisza. Pewnie dobrze im płacą. Dlatego właśnie tego rodzaju zniknięcia pokazywane są wyłącznie w telewizji i nigdy z udziałem prawdziwej publiczności.
Po zniknięciu ciężarówki świadkowie wracają na miejsce. Czarny ekran zamyka się, a magik przystępuje do efektownego finału. Zasłona ostatni raz wędruje w górę i widzimy, że ciężarówka rozpłynęła się w powietrzu. Ale my już wiemy, jak to było naprawdę. Jedwab odczepiony od ramy opada. Świadkowie oniemieli z wrażenia. Niezła sztuczka. I jaka łatwa. Za chwilę poznamy tajemnicę ucieczki z objęć śmierci. I sztukę przetrwania w lodowym bloku. When magic's biggest secrets finally revealed returns. Next, the magician attempts a dangerous. Magik wykona teraz sztuczkę zwaną klatką śmierci. Nawet tancerki wyglądają groźnie. Żadna ucieczka nie może się odbyć bez udziału pięknych dziewcząt. Jeżeli myśleliście, że dzięki nim poznacie jego tożsamość, to jesteście w błędzie. Pracują z nim tylko w tym programie. Ale mnie i tak się podobają. To jedna z najniebezpieczniejszych ucieczek w historii. Nawet po wyjaśnieniu, na czym polega, nie próbujcie powtarzać jej w domu. Pamiętajcie, że pod maską kryje się profesjonalista. Magik ma uciec z klatki, zanim przeszyją go ostre kolce. Każdy z nich ma prawie metr długości. Klatka zbudowana jest ze stalowych sztab. Kolce utrzymuje ten 500-kilogramowy ciężar. Kiedy opadnie, uwolni je i wpadną do klatki. Dość tej wycieczki. Zamykamy go i wyrzucamy klucz. Jeszcze tylko żelazne kajdany. Udaremnią każdą próbę ucieczki. I jeszcze jedno zabezpieczenie. Żegnam, panie. A żeby jeszcze podgrzać atmosferę, robi się gorąco. Ceremonialne przekazanie pochodni, uroczyste zapalenie liny, kiedy spłonie ciężar, opadnie, uruchamiając kolce. Nie oczekiwaliście chyba, że wszystko będzie od razu wiadomo. Widzimy dokładnie to, co robi w klatce. Zdaje się, że zdjął kajdany. Musi uciec, zanim przeszyje go zimna stal. Sznur pali się coraz jaśniej. Uwaga! Kolce. Jest! Cały i zdrowy. Przecież wiedzieliście, że nic mu nie będzie. Musi nam jeszcze zdradzić resztę swych tajemnic. W jaki sposób zdołał uciec na chwilę przed przygwożdżeniem? Już wam mówimy. Magik został zakuty w kajdany i zamknięty w klatce. Kłódka jest jak najbardziej prawdziwa, ale on nie ma zamiaru wychodzić frontowymi drzwiami. Inaczej ma się rzecz z kajdanami. One również są naprawdę zamknięte, ale nam chodzi raczej o zawiasy. Magik usuwa z nich niewielki bolec i ręce ma wolne. Ale drzwi klatki są zamknięte. Jak tu uciec? Pomyślcie o jedwabnej zasłonie. Od tyłu widać, że w chwili jej opadnięcia magik wyślizguje się ukrytym przejściem. Po krótkiej chwili zapala się światło.
Spójrzcie jeszcze raz z obu stron. Zasłona opada, magik ucieka, ale my myślimy, że wciąż usiłuje wydostać się z klatki. Dobrze mu to idzie. Dajemy się nabrać. Ale jak są sterowane stalowe, ostre kolce? W podłodze klatki jest ukryta specjalna dźwignia. Po jej naciśnięciu pomocnik uruchamia mechanizm kolców. Patrzcie uważnie. Na dany znak pomocnik uwalnia kolce. W tej samej chwili zapala się reflektor punktowy. Pręty klatki służą magikowi za drabinę. I jak wam się to podoba? Łatwe, kiedy już wszystko wiemy. I to ma być magia? Następna sztuczka jest niemal tak samo przerażająca. Chodzi o ten stolik, wymarzony do wywoływania duchów. Ani nad, ani pod nim nic nie ma. Zaczynajmy. Do stolika przysiadają się asystentki, ale nie będą tu grać w karty. Chwila na zaklęcie i można przystępować do rzeczy. Dziewczętom to się chyba podoba. Na mnie też mogą rzucać uroki. Maksymalne skupienie. Ręce na blacie, a to co? One go uniosły. I jeszcze raz. Dziewczyny mają dosyć tego podskakiwania. A wam jak się to podoba? Nawet magik ma kłopoty z postawieniem stolika. Mówią, że w tym fachu trzeba mocno stać na ziemi. Dobrze wiedzieć. Niezła sztuczka. Chyba, że wiemy, na czym polega. Wielu magików chciałoby was przekonać, że są obdarzeni nadludzkimi mocami. Ale to nieprawda. Nasz magik zaczyna od pokazania nam, że nie ma tu żadnych sznurków ani luster i że niczego nie ukrywa w dłoniach. Choć dłonie ma puste, w rękawach ukryte są stalowe pręty, przymocowane rzepami do przedramion. Potrafią one utrzymać lekki, wykonany z balsy stół. Siadając przy nim, asystentki odwracają naszą uwagę, a magik wykonuje magiczny gest. W rzeczywistości potrząsa rękami, by wysunąć i zablokować ukryte w rękawach pręty. Sprytny. W blacie stołu wywiercono pasujące do prętów otwory. To nie przypadek. Asystentki znów robią małe zamieszanie, a magik wsuwa pręty w otwory. Pozostaje mu już tylko unieść stolik i starać się przekonać nas, że walczy z ulatującym meblem. Ale my już nie damy się oszukać. My wiemy swoje. Za chwilę coś, co znacie z telewizji. Nasz magik da się zamrozić w lodowym bloku. Postanowił znów oszukać śmierć. Tym razem pozwoli się zamknąć w lodowym bloku na cały tydzień, bez jedzenia, picia i snu. Jak się dostanie do środka? Rzućmy okiem. Przed 8 dniami powstała tu przerażająca komora zbudowana z 45 lodowych bloków. Przez następny tydzień miała być domem naszego magika. Od miesięcy przygotowywał się do tego wyzwania. Ćwiczył oddech i panowanie nad pracą serca.
Starał się także zaaklimatyzować do niskich temperatur. Miejmy nadzieję, że z powodzeniem. Powierzchnia komory zostaje dodatkowo zmrożona suchym lodem, by uzyskać temperaturę poniżej zamarzania. Komora nie może zbyt szybko stopnieć. Pierwszy dzień. Magik zapoznaje się z tym, co go czeka. Czy się wycofa? Za późno. Patrzy na niego cały świat, ciekawy, czy mu się uda. Wchodzi do lodowego grobowca. W lód została wtopiona miniaturowa kamera. Będziemy go obserwować cały czas. This view will show us the inside of the cube at all times. Time to close up shop. Zaraz zamykamy. Jeszcze łyk gorącej kawy. Przez tydzień nie będzie już nic pił. Asystentka podłącza do jego przedramienia kabel. Dzięki niemu będziemy wiedzieć, czy nie poczuł się gorzej. Serce bije normalnie, ale to się zmieni. To już. Wielkie bloki lodu powoli zamykają komorę. To niezwykle niebezpieczna sztuczka. Magik może zamarznąć lub zginąć pod ciężarem lodu. Nie róbcie tego w domu. Komora została zamknięta. Robotnicy uszczelniają ją dodatkowymi płytami i zabezpieczają suchym lodem. Ściany mają ponad pół metra grubości, więc nawet w razie wypadku nie sposób szybko się z niej wydostać. Trzeba będzie bardzo ostrożnie wyciąć w nich otwór. Robi się zimno. Będzie musiał do tego przywyknąć. Tydzień dopiero się zaczął. Drugiego dnia w komorze jest zimniej. Temperatura ciała Magika spadła do 35 stopni. Lekarze obawiają się, że dalszy spadek może spowodować hipotermię, zakrzepy krwi i co za tym idzie udar. Po dodaniu kolejnej warstwy lodu w komorze jest jeszcze zimniej. Trzeci dzień. Zimno jest nie do zniesienia. Bloki stopiły się w jedną bryłę, ale my wiemy, że Magik wciąż żyje. Mimo mrozu jego serce pracuje normalnie. Jak na razie nieźle. Miejmy nadzieję, że przeżyje. Dzień czwarty. Komora zaczyna topnieć. Jeżeli okaże się zbyt słaba, Magikowi grozi śmierć pod 6 tonami lodu. Piąty dzień. Komora została ponownie zamrożona. Mimo zniekształcenia powierzchni widzimy Magika na ekranie monitora. Zdaje się, że jeszcze oddycha. Nadszedł szósty dzień. Magik jest bardzo osłabiony, ale pozostała mu już tylko jedna doba. Widać, że stara się nie zasnąć na stojąco. Siódmy dzień. Czas go uwolnić, zanim komora stanie się lodową trumną. Czy wyjdzie z tego żywy? Dowiemy się tego za chwilę. Widzieliśmy Magika uwięzionego pod 6 tonami lodu. Spędził tam 7 dni bez jedzenia, picia i snu. Jak to możliwe, że przeżył? Nadszedł dzień 7, chwila prawdy. Czas go uwolnić z lodowego grobowca. Do wycięcia otworu w ponad półmetrowej ścianie będzie potrzebna piła łańcuchowa. Oby wytrzymał jeszcze chwilę. Jest. Rusza się, ale mimo maski widać, że niewiele mu brakuje. Zabierajcie go stąd. Otwór nie może być zbyt duży. Groziłoby to zawaleniem się komory i natychmiastową śmiercią Magika. Jest półżywy. Jeżeli umrze, to nawet odpowiednio się ubrał.
Zimno najwyraźniej zrobiło swoje. Hipotermia, odmrożenia, odwodnienie, wycieńczenie. Trzeba mu pomóc wstać. Możliwe, że wprowadził się w jakiś trans, ale żaden trans nie potrafi obronić przed zimnem. No amount of concentration in the world could protect him from the cold. Even if he survives, nawet jeśli przeżył, jakie zmiany zaszły w jego organizmie? Głód, pragnienie, brak świeżego powietrza, to dla niego zbyt wiele. Pamiętajmy, epoka lodowcowa zabiła dinozaury. Jakie szanse ma tu magik? Chyba, że wie coś, czego my nie wiemy. Lekarze czekają w gotowości. Wygląda na to, że będzie potrzebował ich pomocy. Przed magazynem stoi karetka. Spieszcie się. Jest gorzej niż oczekiwaliśmy. Cała nadzieja w tym, że na intensywnej terapii mają wolne miejsca. A może od razu do kostnicy. Niedługo się tego dowiemy. Jak można wytrzymać w takim zimnie? No ale przecież wiemy, że to tylko sztuczka. Magik został uwięziony w lodowej komorze. Byliśmy przekonani, że panują tam arktyczne warunki. Ależ skąd? W waszych lodówkach jest zimniej. Widzicie? Powyżej 10 stopni. Nie jest możliwe przetrwanie 48 godzin w lodowym bloku bez jedzenia i picia. Nasz magik nawet tego nie próbował. W podłodze komory jest klapa. Zasłonięty przez robotników, dokonał małej zamiany. Stary numer. Jego miejsce zajął dubler. Przez chwilę byli w komorze razem. Przyjrzyjcie się. Byłoby lepiej widać, gdyby nie suchy lód. Stoją przytuleni, żeby z zewnątrz nikt niczego nie zauważył. Ale my już wiemy. Potem magik wymyka się przez klapę w dół. Do niewielkiego pomieszczenia pod platformą. Kryjówka zapewnia mu wszelkie wygody. Jest tu łóżko, jedzenie i picie, a nawet telewizor, dzięki któremu śledzi los człowieka zamkniętego w lodowym bloku. Tymczasem z zimna trzęsie się jego dubler. To jego widzimy w komorze. Ale w takim razie oznaki czyjego życia obserwujemy na monitorach. Jak widzicie, asystentka zajęta jest nie tylko obserwowaniem ekranu. Spójrzcie na jej palec. To jej serduszko tak bije. To nie jedyne elektroniczne oszustwo. Kiedy magik zamienia się miejscami z dublerem, na ekranie widzimy obraz z taśmy. A ja myślałem, że tak nie wolno. Wreszcie siódmego dnia magik wyspany i świeżutki zostaje uwolniony z lodowej pułapki. Dobrze udaje, choć Oscara może za to nie dostanie. Jedno jest pewne. Jeszcze tu wróci, by zdradzić nam kolejne tajemnice.